Cześć, tutaj Tomek Kopyra, czyli Kopyr z blogkopyra.com. Kontynuujemy wątek piwnych etykiet, a właściwie kontretykiet i tego, co można z nich wyczytać. Dzisiaj zajmę się złowrogim napisem "zawiera słód jęczmienny". Narosło wokół niego mnóstwo mitów, kłamstw, jakichś w ogóle chorych teorii spiskowych, że to w ogóle nie jest piwo prawdziwe, na którym jest napisane "zawiera słód jęczmienny", że ono w ogóle nie zawiera chmielu i tak dalej, i tak dalej. Zacznijmy od początku. Tak jak powiedziałem, narosło wiele mitów. Ludzie mówią, że jeżeli jest napisane "zawiera słód jęczmienny", to piwo nie zawiera chmielu, w przeciwieństwie do piw, na których jest napisane skład, woda, słód jęczmienny, chmiel, drożdże. No jest to totalne pomylenie, spoplątanie. Z czego to wynika? Ustawa o znakowaniu żywności nakłada na producenta obowiązek podawania składu czy też surowców użytych do produkcji danego wyrobu. Natomiast producenci alkoholu prawdopodobnie poprzez jakiś tam lobbying wywalczyli sobie taką możliwość, że nie muszą tego składu podawać. I to nie jest polski wymysł, to jest ogólnie europejski, a może jeszcze dalej. Jeżeli nie wierzycie, to spróbujcie sobie wyczytać, jaki jest skład wódki, whisky, wina. Nie ma żadnego składu. Ile użyto ziemniaków, a ile żyta, a ile było wody, a ile ten. Nie ma. Dlaczego? No pewnie dlatego, że oni przedstawili to tak, że wszyscy wiedzą, z czego się robi piwo, z czego się robi wino, z czego się robi wódkę. No niestety nie wiedzą. No i stąd się rodzą takie chore pomysły, tak? No bo jeżeli przeciętny Polak uważa, że piwo robi się z chmielu, tak? Że to jest zupa chmielowa i tak dalej, i tak dalej. No to jeżeli on tego chmielu nie widzi na kontretykiecie, czy na puszce, czy gdzie tam to jest opisane, no to on sobie myśli, tutaj nie ma chmielu. No a problem jest taki, że chmiel to jest w piwie przyprawa. Piwo robi się ze słodu. Głównie ze słodu jęczmiennego. W Polsce 7% piw, które są w sprzedaży, to są piwa ze słodu jęczmiennego. Co to jest słód? To jest zesłodowane ziarno jęczmienia. To jest temat na osobny jakby film, na osobną pogadankę. Natomiast powiem tylko tyle. Słód to jest ziarno jęczmienia, które poddano procesowi słodowania w takim przedsiębiorstwie, które się nazywa słodownia. Kiedyś te słodownie były częścią browaru. Dzisiaj zwykle to są osobne przedsiębiorstwa, które dostarczają słód do browarów. Na 1 hektolitr piwa, czyli na 100 litrów, takiego słodu potrzeba zużyć około 20 kg. To jest bardzo z grubsza, ale nie o to chodzi. Natomiast chmielu wystarczy około 100 gramów, czyli jakieś 200 razy mniej. Więc mówienie, że piwo to jest zupa chmielowa, to jest tak samo jakby powiedzieć, że rosół to jest zupa marchewkowa albo zupa pietruszkowa. Bardziej prawdziwym i bliższym sedna stwierdzeniem jest stwierdzenie, że piwo to chleb w płynie. Bo to prawda. Bo piwo i chleb, chociaż chleba się w Polsce nie robi jęczmiennego akurat. Wróćmy do tego, zawiera słód jęczmienny. Jeżeli producenci nie muszą podawać składu, to go nie podają, ale muszą podawać alergeny potencjalne i te realne. Więc dlatego na etykiecie pojawia się napis "zawiera słód jęczmienny", bo jęczmień zawiera gluten. A gluten szkodzi ludziom, którzy są uczuleni na gluten albo mają celiakię, nie jest to samo. Dlaczego nie ma chmielu? Bo chmiel nie jest alergenem. Natomiast, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, te napisy "zawiera słód jęczmienny" pojawiły się mniej więcej w tym samym czasie, w którym na wszelkiej maści innych produktach spożywczych zaczęły się pojawiać napisy w stylu "może zawierać śladowe ilości orzechów, gorczycy, pszenicy, mleka i
miodu i co tam jeszcze komu przyszło do głowy. Albo w zakładzie są używane pszenica, mleko, tam jeszcze inne rzeczy. To jest ten sam moment, tak? W tym samym momencie weszło to prawo o podawaniu zawartości alergenów w produktach żywnościowych. W tym samym czasie notabene weszło to w odniesieniu do wina i pojawiły się napisy zawiera siarczyny. I też była panika na rynku. Ludzie chodzili po sklepach, wyszukiwali butelki, na których nie było napisu zawiera siarczyny, a zwykle nie było go dlatego, że był to jakiś mały importer garażowy, jakiś Zenek Benbenek, który, prawda, przywoził piwo z Bułgarii czy z Rumunii, gdzie w ogóle nie mieli pojęcia o tym, że w Unii jakiś taki przepis się pojawił. No i zwykle te wina były 10 razy bardziej siarkowane niż te, prawda, z Unii Europejskiej, no ale to już mniejsza z tym. Wróćmy do piwa. Wobec czego producent nie musi podawać składu, ale może podać tylko alergeny. Dlaczego producenci nie podają składu? Dlatego, że czasem nie chcą podać pełnego składu, bo zasada jest taka, że jeżeli już podajemy skład, to musimy podać wszystko, co użyliśmy w tym składzie surowcowym. Producenci wychodzą z założenia, że to by dla nich nie było dobre, gdyby na przykład się okazało, że część słodu zastąpili grysikiem kukurydzianym, albo cukrem, albo syropem maltozowym, albo niesłodowanym jęczmieniem. To są wszystko produkty niesłodowane, które mają za zadanie dostarczyć ekstrakt do piwa, dostarczyć cukry do piwa, natomiast mają być tańsze niż jęczmień. No i tak jak już wymieniłem, producenci nie chcą się chwalić, że w ich produktach jest używany na słodu jęczmiennego gryz kukurydziany, chociaż Polakowi i tak by to nic nie powiedziało, i tak by go to nie wzruszyło, i tak nie widziałby w tym nic drożnego, natomiast skoro nie napisali, że nie ma chmielu, to znaczy, że tam nie ma chmielu, to jest nie oszukane piwo. A chmielu nie ma dlatego, że chmiel nie jest alergenem, więc nie trzeba go pisać na ten. No ale z tego się rodzą takie chore, prawda, pomysły, że tam nie ma chmielu, więc na pewno jest coś innego, a jak nie ma, a jak nie chmiel, to pewnie bycza żółć i importowana z Chin, nie wiadomo co jeszcze. No i wracając jeszcze do tego. Oczywiście, tak jak powiedziałem, są producenci, którzy podają skład i chwała im za to. No i tutaj możemy pochwalić naszych, prawda, nasze browary kontraktowe, Pinte, Ale Browar, które podają pełen skład. Możemy wyczytać na Black Hope, że jest skład tego piwa, do jego wyprodukowania użyto wody, słodów, pale ale, pszenicznego, wiedeńskiego, kara pils, kara munich, karafa, chmieli, simko, chinook, citra, cascade, palisade i drożdży US05. Co jest ważne, jeżeli podajemy skład właśnie tak szczegółowo, powinien on być podany w kolejności od tego składnika, którego było najwięcej, do tego, którego było najmniej. Czyli jeżeli to była ta litania tych słodów, to one powinny być w takiej kolejności, w jakiej rzeczywiście, czy od tego, którego jest najwięcej, do tego, którego jest najmniej. Tak stanowi prawo. To jest na przykład sugestia dla piwowarów domowych, którzy by chcieli otworzyć w domu zasyp takiego piwa. Żeby jeszcze jakby odczarować ten napis zawiera słód jęczmienny. To nie jest tylko polski wymysł. Tutaj mam takie piwo, znaczy butelkę po piwie z Wielkiej Brytanii. Też jest napisane, że Allergy Advice contains gluten derived from barley and wheat. Czyli zawiera gluten pochodzący z jęczmienia i pszenicy. I ani słowa o składzie. I nikt nie snuje jakichś chorych teorii, że tam nie ma chmielu. Jest chmiel. W 100% polskich piw, które są na rynku, jest chmiel. Nie żadna bycza żółć. Nie. Natomiast to, że producent napisze, że piwo zawiera chmiel, czy tam zawiera, to jest akurat błędne, bo ono nie zawiera. Ono do jego wytworzenia użyto chmielu. Ale nawet jeżeli napisze, że skład surowcowy czy surowce to jest woda, słód jęczmienny, chmiel, drożdże, to, że tam jest napisane chmiel, to wcale nie znaczy, że to nie może być ekstrakt chmielowy. Bo to też jest chmiel. Tak więc nie ekscytujmy się za bardzo tym, co możemy przeczytać na etykiecie. Doceniajmy tych, którzy piszą
pełen skład. Miejmy jakiś tam rezerwę wobec tych, którzy piszą na etykiecie tylko zawiera słód jęczmienny, ale bez doszukiwania się jakichś niestworzonych historii. Zwykle jedyne, co oni chcą ukryć, to jest grysik kukurydziany, cukier, syrop maltozowy, niesłodowany jęczmień. Także jeszcze, co ciekawe, jęczmień akurat muszą wymienić, bo on zawiera gluten, więc na przykład na ostatnio takie piwo piłem, specjal jubileuszowy, i jest napisane, zawiera słód jęczmienny i jęczmień. No to już może budzić obawy, czy tam jest chmiel. No, oczywiście żartuję sobie. Najśmieszniejsze jest to, że na przykład Czesi w ogóle nic sobie z tego nie robią i piszą otwarcie na etykiecie, że jest tam jęczny slad, czyli słód jęczmienny, jest cukr, czyli cukier, jest chmiel, są drożdże. Nie ma ten. I ja jestem 100% pewien, że po przeciętnym Kowalskim by spłynęło jak po kaszce, że w składzie jest grys kukurydziany czy syrop maltozowy. Przecież spływa po nim to, jak czyta skład wędlin, bo kto go w ogóle czyta, albo jak czyta skład napojów czy soków, gdzie prawda w co drugim jest syrop glukozowo-fruktozowy, i nikogo to nie wzrusza. Jakby był syrop maltozowy w piwie, who cares? Ale skoro nie napisali o chmielu, znaczy, że chmielu nie ma. Tak więc myślę, że jakby przekonałem Was, że to nie znaczy, że jeżeli ktoś pisze, że zawiera słód jęczmienny, to nie znaczy, że nie zawiera chmielu, bo zawiera. Czy tam nie, że zawiera, ale został użyty do jego produktu. Właściwie do tego można by się przyczepić, że on de facto nie zawiera słodu jęczmiennego. Zawiera coś, co powstało dzięki słodowi jęczmiennemu, ale samego słodu przecież w tym kiwie nie ma. Więc o tyle jest to napis nieszczęśliwy. No ale wiadomo, o co chodzi. W następnym odcinku zajmę się, już tak podsumowując, kilkoma sprawami, które jeszcze wiążą się z etykietami, są ciekawe, zwykle na jakichś piwach zagranicznych, co oznaczają pewne niektóre napisy w obcych językach, które mogą być dla Was istotne. Na ten odcinek już kończymy. Myślę, że rozwiałem Wasze wątpliwości, a do żółci to jeszcze kiedyś wrócimy.